Akustyka atomów. Do narysowania wzór półstrukturalny związku X i uzupełnienie zdania, gdzie nasz związek X się znajduje, a no znajduje się tutaj. I wygląda na to, że to będzie jakaś reakcja dla aminy, ale nie wiemy za bardzo z czym. Musimy sobie prześledzić właściwie cały ten ciąg reakcji, żeby to sobie ogarnąć. Mamy tutaj chlorometan, będzie reakcja z sodem, więc zapewne naszym związkiem E będzie etan. Następnie reakcja substytucji wolnorodnikowej, czyli mamy tutaj CH3, CH2Cl jako nasz związek D. Później jako związek C jest reakcja z KOH w środowisku wodnym, czyli spodziewamy się, że to będzie substytucja nukleofilowa, powstaje etanol. Później mamy łagodne utlenienie za pomocą CuO, czyli powstaje nam etanol. I utleniacz zapewne utleni nam tą substancję do kwasu. Skąd wiem, że do kwasu, a nie do soli? Ano dlatego, że jest kwasowe środowisko, więc niezależnie od tego, jaki by to nie był utleniacz, powstanie nam kwas octowy. Czyli nasz związek A to kwas octowy. I co teraz możemy sobie z tego wykombinować, że nam tutaj daje związek X? Tutaj dalej mamy jakieś ogrzewanie. No właśnie to jest dwuetapowa reakcja otrzymywania amidu. Tym bardziej jak tutaj mamy reakcję kwas i amina, to powstaje nam amid. A właściwie najpierw sól tego amidu. Czyli zapiszemy sobie tak, że mamy CH3, COO i to będzie ten fragment właśnie od kwasu octowego. Następnie fragment od aminy. To będzie też CH3, CH2 i tutaj damy sobie NH3. Teraz ważna rzecz. Jeżeli sobie to tak zapisujemy, to można zapisać sobie to z ładunkami. To znaczy można napisać sobie tutaj, że to jest O minus NH3 plus. Czy też no, tutaj na przykład sobie damy ten ładunek do całej tej grupy. Natomiast ważne jest to, że to jest opcjonalne, że można też napisać te atomy koło siebie i też będzie w porządku. Problemem jest, jeżeli my zamienimy wiązanie jonowe na wiązanie kowalencyjne. To wtedy powoduje utratę punktu, więc nie możemy tak tego wykonać. Także najbezpieczniej jest po prostu napisać te atomy koło siebie w takiej sytuacji. Można też po prostu napisać to w jednej linii. Co mam na myśli? Zamiast grupy COO i jej rozpisywania, można napisać COO NH3. No i dalej cała ta struktura. Czyli chodzi o to, żeby wiedzieć, że ten proces jest dwuetapowy i otrzymywanie amidu zachodzi pod wpływem ogrzewania tej otrzymanej soli X, a naszym amidem będzie związek Y. To, czy związek X zawiera w swojej strukturze wiązanie jonowe, no myślę, że dosyć jednoznacznie to wskazałem, że jest to sól pomiędzy kwasem a zasadą się tworząca, czyli właśnie ta sól amoniowa, którą tutaj otrzymaliśmy pośrednio. I poszliśmy, tak, nie wiem gdzie poszliśmy, ale myślę, że gdzieś niedaleko, no nie, no to w sensie jak piszę na maturę, to raczej siedzimy w miejscu.